Zakazany owoc odcinek 395 i 396, a Suman postanawia sprzedać torebki Kumri. Dogan chce usynowić Khalid Kaina, pocałunek Kumri i Ekina. Odcinek 395 streszczenie, akcja odcinka rozpoczyna się w apartamencie Handen. Kobieta rozmawia ze swoim asystentem. Wkrótce będziemy musieli ponownie spotkać się z Ekinem, oznajmia. Muszę wkurzyć go tak bardzo, jak to możliwe. Dlaczego tak bardzo męczymy się z Ekinem? Nie rozumie Cemal. Pan Dogan może przecież zostać usunięty przez najemnika. Po pierwsze, nie jest łatwo zabić kogoś takiego jak Dogan. Po drugie, jeśli zaangażujemy najemnika, istnieje ryzyko, że przyzna się do wszystkiego, kiedy go złapią, a tego nie chcemy. Po trzecie, nie powiedziałam Ekinowi, żeby zabił Dogana. Cokolwiek zrobi, zrobi to z własnej woli. Bardzo mądrze, chwali Cemal, będąc pod wrażeniem przebiegłości kobiety. Ale muszę przygotować jakiś incydent dla Ekina. Same słowa nie wystarczą. Mam dobrą wiadomość. Znalazłem rozwiązanie dla zaległego kredytu. Podaje Handan tablet, na którym wyświetlone jest zdjęcie przystojnego bankowca, którego kobieta ma uwieść. Yildiz wychodzi z domu i wsiada do samochodu. Kagatej, który tylko na to czekał, zatrzymuje jej samochód na drodze i żąda wyjaśnień. Kobieta mówi byłemu mężowi o jego wiadomości do Kumri. Tymczasem Asuman przychodzi do restauracji, by poradzić się Emira i Kanera w sprawie swoich problemów z długami. Kaner wpada na pomysł, że mogą sprzedać kilka torebek Kumri. Ma ich w końcu tak wiele, że nawet tego nie zauważy. Jedź teraz do domu, zrób zdjęcia ładnych torebek i prześlij je do nas, instruuje kobietę Emir. My umieścimy ogłoszenia w internecie i sprzedamy torebki. Twoje problemy zostaną rozwiązane. Ale przede wszystkim musisz skończyć z hazardem. Kagatej przychodzi do firmowej stołówki. Spotyka tu Yildiz i jej męża, którzy nie szczędzą sobie uczuć w jego obecności. Między mężczyznami prawie dochodzi do rękoczynów. Asuman mówi Kumri, że jej tata i Yildiz są teraz prawdziwym małżeństwem. Dziewczyna nie chce w to wierzyć. Handan udaje się uwieść bankowca, dzięki czemu otrzyma kolejny kredyt w banku. Yildiz i Ender pojawiają się na tej samej imprezie. Córka Asuman korzysta z okazji i ogłasza przed dziennikarzami, że Ender przeżywa trudne chwile, ponieważ po raz kolejny została porzucona. Akcja przeskakuje do następnego dnia. Ender opowiada bratu, jak została upokorzona przez Yildiz. Wkurzyła mnie, naprawdę mnie wkurzyła, mówi kobieta. Moim obowiązkiem jest nauczyć ją rozumu. Zemszczę się i na Yildiz, i na Doganie, zobaczysz. Dzięki Bogu, zaczęłam już przygotowania. Jakie przygotowania? Co zrobiłaś? Docieka Kaner. Pracując nad udziałami Ekina, odkryłam pewne rozbieżności w rachunkach.
przekupiłam jedną z dziewczyn z działu księgowości. Spotkam się z nią dzisiaj i sprawdzę, czy coś znalazła. Mam nadzieję, że znalazła coś na Dogana. Odcinek 396 Streszczenie. Koleżanka prosi Kumri o pożyczenie torebki na imprezę, która będzie pasować do jej kreacji. Ekim próbuje dowiedzieć się od Emira, czy to możliwe, że Dogan źle traktuje swoją córkę. Asuman dzwoni do Kanera. Jest szczęśliwa, gdy dowiaduje się, że chłopakom udało się już sprzedać jedną z torebek. Ender spotyka się w kawiarni z Merv, kobietą pracującą w dziale księgowości. Pracownica opowiada jej o podsłuchanej rozmowie Cetina i głównego księgowego, która dotyczyła manipulacji na giełdzie. Ender nie zdaje sobie sprawy, że jest śledzona przez człowieka Cetina. Handen chce podrobić podpis Dogana, aby ustanowić go poręczycielem kredytu, który zamierza zaciągnąć. Następnie kobieta spotyka się z Ekinem. Kolejny raz opowiada mu o przemocy, jakiej Kumri doświadcza ze strony swojego ojca. Mężczyzna postanawia interweniować. Tymczasem Kumri zauważa brak jednej ze swoich torebek. Na razie myśli, że zostawiła ją u Ekina i nie robi afery. Aizel informuje o tym Asuman. Wkrótce w willi Dogana pojawia się Handen. Rozmawia ze swoją córką i niby przypadkowo wylewa na jej rękę gorącą herbatę. Zrobiła to po to, by utwierdzić Ekina w przekonaniu, że jej były mąż jest przemocowcem i krzywdzi Kumri. Dogan informuje córkę, że postanowił usynowić Halit Kaina, by usunąć Kagateja z życia Ildis. Co powiedziałeś? Pyta zdumiona i oburzona Kumri. Więc Halit Ken będzie moim bratem? Dasz mu nazwisko Ildirim? Tato, chcesz mnie doprowadzić do szaleństwa? Kumri, to moje życie i musisz uszanować moje decyzje. Nie muszę, nie krzycz na mnie. Więc nie zmuszaj mnie, żebym krzyczała. Wściekła Kumri opuszcza dom, wcześniej wyżywając się na Ildis. Emir i Kaner sprzedają kolejną torebkę. Klientka nalega, że chce ją odebrać jeszcze tego wieczoru. Jako że Kumri nie ma w domu, dla Asuman to żaden problem. Tymczasem w apartamencie Ekina rozlega się dzwonek do drzwi. Kumri, co się stało? Pyta mężczyzna, otwierając. Czuję się strasznie, odpowiada przybyła, przytulając się do niego. Pokłóciłam się z tatą. Uderzył cię? Nie. Skąd to wziąłeś? Powiedz mi prawdę. Jeśli coś ci zrobił, zabiję go. Ekinie, nie chodzi o to. Ildis i tata są teraz prawdziwym małżeństwem. Czy nie byli już małżeństwem? Pyta zdziwiony Ekin. Nie, to było fikcyjne małżeństwo. Teraz są naprawdę zakochani. Co w tym złego? Jak to co? Ona jest materialistką. Nie kocha mojego ojca. Za byłego męża też wyszła dla pieniędzy. Urodziła mu dziecko, a potem zapisała go na Kagateja. Teraz mój tata chce usynowić Halit Kaina.
Czy to niemożliwe, że naprawdę kocha twojego ojca? Oczywiście, że nie. Ją interesują tylko pieniądze. To problem twojego ojca, nie twój. Jestem jedynaczką. Nie chcę żadnego brata ani siostry. Dlaczego się śmiejesz? Zachowujesz się jak dziecko, stwierdza rozbawiony Ekin. Chciałabym zobaczyć, jak ty byś zareagował, gdyby twój ojciec zrobił coś takiego. Gdybym miał brata lub siostrę, nie stanowiłoby to dla mnie problemu. Nie mówię, że nie powinien się ożenić ani kogoś pokochać, ale tą kobietą na pewno nie powinna być Yildiz. Rozumiem cię. Usiądź, uspokój się. Czy mogę zostać u ciebie na noc? Zostań. Nie chciałem, żebyś wychodziła. Zostań na zawsze. Ja też przywykłam do mieszkania tutaj. Nie powinnam była się wyprowadzać. Ja też przywykłem do ciebie. Ekin obejmuje Kumri za szyję i namiętnie ją całuje. Emir i Kaner umawiają się z klientką na przekazanie torebki. Na miejscu zjawia się dwóch drabów, którzy zabierają im torebkę, a także wszystkie wartościowe rzeczy, które mają przy sobie. Ostrzegają, by nie zgłaszali tej sprawy na policję, inaczej bardzo źle skończą. Akcja przeskakuje do następnego dnia. Gdy Ekin budzi się, Kumri jest w niego wtulona. Mężczyzna zauważa na jej ręku czerwony ślad po poparzeniu i jest przekonany, że to sprawka jej ojca. Ostrożnie wstaje, by nie obudzić dziewczyny. Odbiera telefon od Handan, która informuje go, że Dogan podczas wczorajszej kłótni oblał Kumri gorącą herbatą.